Za nami Święto Jańska i trolejbusy. Tylko my i Lublin chyba mamy trolejbusy w całej Polsce. No bo to jest taki sposób komunikacji miejskiej, który no, ma kilkadziesiąt lat swoich doświadczeń, ale był taki moment, że niektóre miasta, także w Gdyni toczyła się taka dyskusja, czy już jakby nie zrezygnować z tego środka transportu, który się potem okazał strzałem w dziesiątkę. Nowoczesny tabor, który porusza się niemalże bezstrzelestnie, elektryczny, a więc nie powoduje tego zanieczyszczenia pyłami, ale nie tylko przecież trolejbusy, nowoczesny tabor autobusowy i autobusy elektryczne, pięknie zaprojektowane, klimatyzowane pojazdy, to taki krwioobieg, to szansa, że mieszkańcy chętniej i częściej zamiast przemieszczać się swoimi ukochanymi samochodami, będą wybierać komunikację miejską. Do tego potrzeba dobrych połączeń czy dobrych linii, do tego potrzeba nowoczesnego taboru, bo chcemy z uśmiechem wchodzić do autobusu czy trolejbusu, wygodnie się przemieszczać. No i co ważne, bardzo konsekwentna, realizowana od lat polityka budowania buspasów. One powodują, że autobusy czy trolejbusy, nie stojąc w korkach, mogą sprawnie, punktualnie przemieszczać się, powodując, że bardzo realnym wyborem dla mieszkańców na przykład różnych dzielnic jest dojazd do Śródmieścia, czy jechać swoim samochodem, poszukać miejsca do zaparkowania, zapłacić za parkowanie, czy też wsiąść do autobusu i przyjechać i bardzo szybko i sprawnie znaleźć się w Śródmieściu. Warto jeszcze powiedzieć, że poza tymi elementami naszego systemu komunikacji działa bardzo rozbudowany system ulg. Gdyńska młodzież do roku 20 nie płaci za przejazdy komunikacją miejską, także osoby powyżej 70 roku życia. Może rodziny też nie. Rodziny wielodzietne. To wszystko powoduje, że no, naprawdę zachęcamy do tego, żeby ta komunikacja była atrakcyjna, żeby była wybierana przez Gdynian, no bo tak musi myśleć każde nowoczesne miasto. Gdynia się zmienia, Święto Jańska się zmienia. Mamy mnóstwo projektów, jest UNERW na Abrahama, jest klimatyczna Gdynia, jest strefa prestiżu, wszystko po to, żeby Gdynia i Święto Jańska tętniła życiem. Czyli quo vadis, panie prezydencie. Jaki jest cel tych wszystkich działań? No właśnie, zmienia się Gdynia, powstają projekty inwestycyjne w bardzo wielu obszarach, tak? W wielu częściach naszego miasta. Takie inwestycje, które poprawiają jakość komunikacji, też właśnie tworzą te buspasy, które powodują, że szybciej i sprawniej możemy się przemieszczać. Ale także zmienia się Śródmieście, to taka ewolucja. Chcemy, żeby było bardziej zielone. Park Centralny, tylko jeden z tego elementów, ale także UNERW na ulicy Abrahama, projekty związane z klimatycznym centrum. Czyli klimatyczne centrum to jest więcej zieleni w mieście. To jest generalnie tak, zazielenianie miasta i tworzenie takich przestrzeni bardziej przyjaznych, tak, żeby pieszy, rowerzysta, ale także kierowca samochodu mógł się sprawniej, bezpieczniej, ale też przyjaźniej poruszać po Śródmieściu. Śródmieście zawsze pełni taką funkcję nie tylko ważną dla mieszkańców Śródmieścia, ale to taki salon dla całego miasta. W związku z tym trzeba tu móc dojechać, zaparkować albo skorzystać z komunikacji miejskiej, pieszo poruszać się po pięknej, atrakcyjnej przestrzeni, która się zmienia. Zmienia się także nie tylko poprzez te projekty, o których wspomniałem, ale też warto obserwować, jak pięknie zmieniać się będzie skwer Kościuszki. Cała ta przestrzeń od Sea Towers w kierunku skweru Kościuszki wchodzi w taki etap realizacyjny, że z centrum kinowym, hotelami, restauracjami. Po drugiej stronie skweru Kościuszki, w miejscu, gdzie funkcjonowały takie pawiloniki, budki, różne smażalnie. W stronę Parku Europy. Których już nie ma. Powstaje piękny hotel z taką częścią gastronomiczną w takim podstawowym poziomie. Ale dostępny dla mieszkańców. Pełni dostępnym, bardzo atrakcyjnym architektonicznie, ultra nowoczesnym. A także dzisiejsze kluby żeglarskie zmienią swój charakter. Powstanie nowa przestrzeń z nowoczesną przestrzenią dla żeglarzy, ale jednocześnie przestrzenią gastronomiczną, hotelową, taką atrakcyjną dla gdynian i turystów. Więc myślę, że właśnie w różnych miejscach Śródmieścia Gdyni dzieją się różne rzeczy, które począwszy od Parku Centralnego, skończywszy na tych inwestycjach, powodują, że to Śródmieście staje się z jednej strony zielone, z drugiej strony nowoczesne,
A z trzeciej wreszcie warto przypomnieć, że jest to historyczne centrum Gdyni i że trwa procedura wpisu Śródmieścia Gdyni, tego modernistycznego, na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, bo bardzo jesteśmy dumni z tego historycznego charakteru świętojańskiej okolic. Czy jest jakaś oferta, czy według ciebie, czy Gdynia jest atrakcyjna dla młodych ludzi? Czy moim można zdaniem, tutaj to mieszkać, jest... pracować, mieć rodzinę, się rozwijać? To, ja postawię to może nawet w innej perspektywie, bo moja opinia może być postrzegana jako nieobiektywna, ale mamy liczne przykłady. No, pamiętam taką chwilę, kiedy na uroczystości otwarcia Parku Centralnego podeszły do mnie młode osoby. I się okazało, że przez chwilę tam żeśmy sobie porozmawiali, że to są dwa małżeństwa, które, młode małżeństwa, przeprowadziły tutaj. Które się nie tak dawno z Krakowa przeprowadziły do Gdyni. Oni zresztą poznali się dopiero w Gdyni. I opowiadali mi historię, w której opisywali, co powodowało, że oni wybrali Gdynię. Więc jakość środowiska, jakość przestrzeni, oferta kulturalna, oferta gastronomiczna, jakość na rynku mieszkaniowym, tempo życia, dostęp do morza. To wszystko powoduje, że są na wakacje. Że to jest trochę tak jak, to jest taki numer, tak powiem sobie kolokwialnie, który czasem robię, jak przyjeżdżają do mnie w czasie, jak jest ciepło, goście z Warszawy i chcą tam załatwiać jakieś sprawy. To czasem robię taką rzecz, że zamiast rozmawiać w gabinecie, to ich zapraszam, byśmy porozmawiali spacerując po bulwarze. No i to jest taki po prostu stały pomysł, który skutkuje zawsze tak samo, to znaczy opadają szczęki z wrażenia, że my to mamy po prostu tak na co dzień. No mamy ten dar, mamy piękne wzgórza moronowe, mamy lasy gdyńskie, mamy rezerwaty. Każde miejsce Gdyni jest urokliwe, ma swój walor, zależy co kto lubi. Trzeba je chcieć odkrywać tylko i otworzyć oczy. Myślę, że patriotyzm mieszkańców Gdyni bierze się z tego, że oni kochają to miasto i odkrywają. Że szukamy w Gdyni takich przestrzeni, które są dla nas. Gdynianie są różni, jak każda społeczność. Tak? Że jak ktoś chce gwaru ulicy, to przychodzi na ulicę Świętojańską. Jeżeli chce trochę wyciszenia, to idzie albo do Parku Centralnego, albo wjeżdża kolejką na Kamienną Górę, gdzie w zupełnie innym klimacie, nastroju, wyciszeniu, w takim slow. Wiesz, że dużo ludzi zaczyna dzień od spaceru na bulwarze, a potem dopiero idzie do pracy? Samemu mi się to zdarza. Bardzo to lubię. To taki zastrzyk dobrej energii. Tak, to otwórzmy oczy, uśmiechamy się i my korzystajmy z tego, co jest do wyciągnięcia. Cieszmy się, że mieszkamy w Gdyni po prostu. To prawda, piękne miasto.